Z tej strony MagicSys, witam was w Crusader Kings 3, naszej serii poradników. Tym razem zrobimy sobie osiągnięcie Land of the Rus. To jest osiągnięcie, gdzie trzeba zagrać tutaj księciem Nowogrodu, o tym tutaj na górze, Rukik i tak dalej, z Rukidów. Jak tam się mówi po polsku? A, i osiągnięcie po polsku brzmi Kraina Rosji. Ziemia Rosji. W osiągnięciu chodzi o to, żeby stworzyć Rosję, czyli Imperium Rosyjskie. No. I tak jeszcze małe sprostowanie, jak robiliśmy osiągnięcie King of the Seventh Generation, czyli królowie do siódmej generacji, to tutaj mamy Roberta z ziemi Anny Yo. No, więc można było normalnie kliknąć, nie trzeba było się przybliżać jak ja, bo wtedy nie widziałem, a teraz wiem, że on jest tutaj. No. No to co, przejdźmy do osiągnięcia. A, i co najważniejsze, pamiętajcie o Ironmanie. No, trzeba zawsze pamiętać. No i jesteśmy w grze. Nie mam strategii na to osiągnięcie, bo je zaraz wymyślę. Ale tak, musimy stworzyć Imperium Rosyjskie. No to trochę nam ziem brakuje i trzeba mieć przynajmniej te dwa królestwa i pieniądze. Tak, w osiągnięciu już na start mogę wam powiedzieć, że nie trzeba nim akurat stworzyć tego królestwa, tylko że trzeba nim zacząć. Zobaczmy, czy możemy od razu królestwo zrobić i królestwo jak najbardziej możemy, to stajemy się królem od buta. Oczywiście, że przyjmiemy tej tradycje, tutaj te ziemskie, czyli rosyjskie. O, bądź co bądź to się nam bardziej przyda. Tak samo od razu tam religię przyjęło. A to szpoczko. Ten malec, tak popatrzyłem wszystkich ludzi dookoła i ten malec ma najmniejszego minusa, żeby do nas dołączył, więc zaczniemy poprawić z nim relacje. W ogóle dla naszego dziedzica warto może było wybrać jakąś potężną żonę. O, Piast, możemy z Polską się przymierzyć. Akurat 17 lat. Kurde, no to z Piastową, z Piastami się złączmy. A pójdźmy w wojo. Idziemy w drzewko stratega. Armię mamy nawet taką niezłą, można by rzec. Ale ja bym dodał tutaj lekkich, bo oni są spoko w lasach, i łuczników. Tych lekkich od razu wymaksujemy sobie, tak myślę. Dobra, nakupywaliśmy trochę tych, ile się dało. Mamy ich 9. Zrobimy wielką halę, żeby nam generowało prestiż pasywnie. I pierwszą wojnę wypowiemy temu, bo on jest mały. Nie mamy prestiżu na Casus Belli, żeby użyć na księstwo. Jak się zastanawiałem, na którą religię się zmienić i tak patrząc na jedną i drugą i jednocześnie patrząc na decyzję, gdzie mamy na przykład tutaj Defense Route, ale co jest jeszcze fajne, to też zauważyłem, że jest co? Fund the Capital of the Rus, no że rosyjski. I wystarczy mieć tutaj o ten regionik, a ten regionik tak musimy mieć. I musimy zdążyć przed 1100 rokiem, więc no myślę, że to na pewno też postaramy się stworzyć. Myślę, że rozwiniemy oczywiście development, ten niech nawraca. A nasza żona chyba niech pomaga nam w walce. Dobra, skończmy w końcu tą wojnę z tym śmiesznym małym krajkiem. No i po wojnie. A wybudujmy te runestone'y, bo cały czas nam mówi halo runestone. Jest achievement, żeby wybudować w ogóle 100 runestone'ów, ale to całym rodem. Dobra, wypowiadamy kolejną wojnę. W ogóle jak mamy piękną ziemię pod stolicę. Zobaczcie. Szósteczka. Chyba jest największa, chyba jest jeszcze siódemka. A nie, albo szóstka jest największa, już nie pamiętam, ale piękne miejsce pod stolicę. No szkoda, że to jest tajga. Minus 5 developmentu, ale tak, jeżeli chodzi o holdingi, niam. No i po malcu. Ten typek już powinien chcieć zostać wasalem. No, w końcu. Go przyjmiemy w końcu w nasze objęcia. Dobra, no ja ich o, teraz dopiero to wziąłem, słabo, mogę szybciej. No, no to ja tu pogrzebię, jak zaczniemy coś poważniejszego, no to wam pokażę. Myślę, że jak najbardziej trzeba zaznaczyć, że będziemy chodzić na polowanka. No, bo jednak ten prestiż nam tu potrzebny. My potrzebujemy tej wyższy poziom prestiżu, żeby wypowiadać wojnę o księstwa. No i też zwiększyłem armię do maksymalnej, jaką bym chciał, bo i koni nie opłaca mi się. I pikinierów też mi się nie opłaca, tak myślę. Może później ich dodam.
Nie wiem. Czekam coś fajniejszego. Albo będę ulepszał po prostu sobie bazę. Zatrudnimy medyka oczywiście, żeby nasz król miał większe szanse na przeżycie w razie czego. No. Ale oczywiście po taności. W ogóle ten achievement nie lubi ładnych granic, bo podbijam wszystkie te takie pojedyncze ziemie, które wchodzą w skład Imperium Rosyjskiego. Na imprezy też będziemy chodzić, bo to daje trochę wiary. Może nam się uda zrobić tego obrońcę rodu? Nie wiem, jak to przetłumaczyć. No, niech będzie obrońca rodu. Jak znacie się lepiej, to napiszcie w komentarzach. Mamy w końcu trzeci poziom. Więc już teraz robimy ładne wojny tej o księstwo. Na początku te Kargopolis, Kargopol. Zastanawiam, czy mi się uda od razu. Zdrowie niby mamy fajne. Nie wiem, zobaczymy. Na razie mamy tylko jednego typa i wątpię, że chyba spłodzimy drugiego. Więc może zrobimy bardziej agresywnie i przyraszujemy. I wszystko i tak dostanie jeden syn, więc spróbujemy tak zrobić. No i elo. Klik. Klik. Dynastia oczywiście, że bierzemy na wojowników, tak myślę. Albo. Nie no, oczywiście, że bierzemy dynastię na wojowników. No nic, wojna domowa. Na pewno nie zostaniemy unknoskami i przybędziemy w kulturze Wespian. Ale najpierw skupmy się tutaj na wojnie. No i straciliśmy oczywiście ludzi, ale to zaraz ich powymieniamy. To nie będzie problem. Mamy dalej sojusz z Polakami. Mamy tych Wespianów. A ile Polaków tu przyjdzie? O, 2,5 Polaka. No i robimy w końcu klik. I tak, bierzemy całą armię. Kierujemy ją do stolicy. Dobra, i tak, w stolicy łączymy całą armię. Rozdzielimy ją na początku na mniejsze staczki, żeby zaczęła sobie jedzenie zbierać. Już Polacy idą. Zaraz wjedziemy w jednego typa, w drugiego. A poza tym, jeżeli dobrze pamiętam, to wystarczy lidera zabić. Albo przynajmniej wziąć go do niewoli, czyli pójdziemy na tego i będziemy starali się go złapać. Ale najpierw uzupełnijmy zapasy. Dobra, wszyscy są super najedzeni. Czyli łączymy się w jednego bloba. I tym jednym blobem szukamy lidera, bo jak lidera wsadzimy do więzienia, to już powinni się poddać wszyscy. Bo zazwyczaj tak jest, nawet jak jest bunt chłopski, tak samo. Ważne, żeby złapać tego wieśniaka lidera. Znaczy wieśniaka, chłopa lidera. Bo z obliczeń na papirusach tej rosyjskich wychodzi, że mamy większą armię. Nawet my mamy większą. Bez pomocy Polaków. Lider jest tutaj gdzieś. No, że oni teraz tak będą biegać, a ten. To jest wiele tych ze znaczków chłopów, no. Peasant Uprising. I nie wiem, który chłop jest tym prawdziwym chłopem. Oni zaczynają już z głodu umierać. O! Mamy tego chłopa. No i tyle. Mówiłem, że wystarczy peasanta, więc nie ma co się bać. Pójdziemy na polowanie. Po prestiż. Mamy na minusie. No i. Odstresować się by przydało trochę. Szybkie zbicie buntowników, takich zwykłych. Tutaj znalazłem taki łakomy kąsek. Więc wyruszamy naszymi armiami. Zjemy to. Akurat to jest nasze, rosyjskie. Więc będzie już wygodniej, zawsze dodatkowe ziemie. W ogóle jakby ktoś był ciekawy, jak prowadzić wojny, to ja powiem, że ja się staram mieć małe armie oblężnicze, które chodzą i obiegają, i główną armię, którą chodzę i ścigam cały czas armię wroga i ich biję. Bo jak bądź co bądź 50% z samego bicia to jest spoko, a stolica jeszcze tam da 60 czy coś.
się opłaca tak ganiać jedną armią potężniejszą. No i myślę, że to jest chyba szybciej niż tak normalnie wszystko oblegać. Gościa wypuszczamy za haka. I każemy mu zmienić wiarę za haka. Dobrze, masz tego haka na nas. Ten przemysł problemów z innowiercami nie będziemy mieli. Jeszcze jest ten jeden typ, którego też niestety wypuszczamy za haka. Każemy zmienić wiarę za haka. No i ładnie dwie wojny naraz skończone. No, w ogóle możemy zrobić... tutaj zafundować... możemy tą decyzję podjąć, tak mi wyskoczyło. Teraz jak patrzę, dwie decyzje. Więc no, może i nie mamy... A teraz w ogóle inny region, teraz jest Kev. Ale to jest dalej ten sam region. Ale mamy tą drugą opcję spełnioną, więc to jest ważne. Więc stworzymy. Nasze zdrowie robi się purowe. Nasza sukcesja jest zagrożona. Trzeba by było czwartego syna się pozbyć. Niestety nasz pierwszy syn umarł, a nasz władca nie wiem jakim cudem, ale spłodził jeszcze dwóch. Już jest stary strasznie. I żeby wywalić ze sukcesji, potrzebujemy 150 punktów naszego rodu. Jestem ciekawy, czy w ogóle nazbieramy tyle. Myślę, że zaatakujemy Mińsk. Popiemy dla niego wielką wojnę o zbutowienie. Bo Mińsk chce się rozrosnąć tutaj na Litwę, a my tego nie chcemy. My byśmy chcieli, żeby Mińsk wpadł pod nasze buty. Jedzenie nam się kończy, to jest problem. Na pewno, ale idziemy strasznie dużym stakiem, chodzimy. Nie wiem, czy go nie podzielimy po prostu. Jednak 7 tysięcy to chyba jest przesada. O, ale udało się. Może nie księcia złapać, ale zawsze coś. No jeszcze trochę nam brakuje, niestety. Dobra, spróbuję tutaj się wtrącić w tą wojnę. Bo oni są coraz słabsi. Tak, pójdziemy z głównej bazy. Z głównej bazy, ze stolicy. No i elo. Udało się, bo tą wojnę nawet może całą wam pokażę, chociaż pewnie nie, nie ma co marnować czasu waszego. I czasu odcinka na takie bezsensowne wojny. Dobra, mamy już 150 punktów, więc właśnie idziemy na szybkie polowanie. I elegancko. I teraz bierzemy naszego syna i niestety im mówimy mu, że nic nie odziedziczy. Nic. Kompletnie. I nasza sukcesja jest bezpieczna. Bardzo ładnie. Już tam zostało mieć tylko 21 ziem, więc to już tak naprawdę szybko. I że mamy bezpieczną sukcesję, to możemy też jakieś królestwo zrobić. Już tak naprawdę. Albo poczekać, aż król zginie i od razu po nim kupić sobie coś fajnego. Straszny jest problem z doskrobaniem tych ostatnich prowincji. Bo tej skrobie wszędzie. To jest ciężko. Ale będę musiał jakoś spróbować na tych się rzucić. No i coś tutaj doskrobaliśmy na dole. Wszystkie wojny są bardzo proste, więc nawet nie będę wam ich pokazywał. Dobra, spróbujmy trochę tej po prawej. Od Kazania. Wyskubać. Najgorzej, że tego Kijewu nie można zaatakować, bo ma sojusz z Szwecją, a Szwecja jest potężna. Wszyscy się trzymają w pasie. Ja wypowiedziałem tu wojnę o księstwo, to jest jedna prowincja, Boże. I prestiż mi w tyłek. Teraz trzeba zobaczyć, źle wykorzystany prestiż. No. Pójdziemy trochę w dyplomację, tak myślę, tą prestiżową. Żeby szybciej tego prestiżu nazbierać. Na te wszystkie wojny. Po pieniędzy to mamy dobry przychód, bądź co bądź. A już drzewko w ogóle wojskowe to już prawie całe mamy masterowane, oprócz środkowej kolumny. No, nasz syn dorósł. Ładnie się nauczył. Dania. Dzieci nie będzie miał.
To jest gorzej. Że weźmy Bułgara. Przynajmniej szybciej będzie pełnoletnia jego córka. No, weźmiemy Bułgara. On akurat pomoże nam z tym Kijewem. Jak to się dzieje? Że mój król dalej potrafi kogoś spłodzić. Tego nie broni w końcu Szwecja. No już bez Szwecji to bez sojusznika nawet dam radę. Największa bitwa tego achievementa. Ładna, ładna. No i niestety władca umarł, kraj się rozpadł. Ale nie ma co się poddawać. Dokończymy tą wojnę i wypowiemy mu wojnę o własne ziemię. I tym razem jesteśmy typem od prestiżu, więc będzie łatwiej. Ach, super, jeszcze wojnę dostałem. Świetnie. A wezmiemy swojego brata do wojny. Bo on musi mi pomóc, bo to obrona. Typa pomaga król Litwy i już myśli, że jest najsilniejszy. Dobra. Nakarmimy szybko naszą armię i jedziemy. Też jest ładne miejsce pod stolicę. Dobra, armie się nakarmiły i lecimy tam. I nasz najwybitniejszy generał jest ten. On i teraz pójdą sobie do przodu. A ci jako wsparcie tu dołączą. Dobra, dobra. Liczymy, że te litewskie wojska tak pójdą ich wesprzeć idealnie. Więc nasi teraz nasze wsparcie może łagodnie po prostu tu dołączyć. No i dołączyło. No i ich kopiemy. Może im się odwidzi. Dobra, zostawimy tu armię oblężnicze. I pójdziemy na nich. Ich jest już tylko 5000, a mamy jeszcze Króla Litwy w więzieniu. Chyba. My go mamy, ale na pewno jest w więzieniu jakimś. Dobra, idziemy tu w głąb. Staramy się wbić w ich stolicę. Dobra, nasi tam nie zdążą się wycofać, więc idziemy. Niestety, smutne zakończenie. Idziemy pomóc sojusznikom. Nie zdążyliśmy. Niestety. Zaczynamy z głodu się wykrwawiać. Dobra. Tutaj. Teraz tej Litwini i tam te niedźwiedzie samogutiowskie, czyli kto to tam jest. Próbuje się wbić, ale my musimy się nakarmić. Inaczej nie damy rady. Ale tutaj nie ma nigdzie więcej jedzenia. Dobra, wyruszymy tam i tyle. Nie możemy dać im nic przejąć. Musimy to szybko odbić. Ojej, krwawa bitwa. Bolesna dla nas. Ej, w końcu przerwa. Akurat tutaj jakieś wojsko miało się we mnie wbijać. Jak moi ludzie zaczynali jeść. Zregenerujemy armię. I wjedziemy szybko w naszego brata, bo on zaraz nam rozwali królestwo. O, kolejni ludzie sami siebie chcą być wasalami. Jeszcze lepiej. Dobra.
Wlatujemy tam, bo tu zaraz wszystko się wywali. Czy ja claima mogę tylko do jednego księstwa naraz? O Jezu, dobra, to najpierw i tak Białoruś musimy ściągnąć od niego. Białoruś jest najbardziej nam tu potrzebna, bo ona jest w środku naszego kraju. A ten Brimland po prostu później sobie od niego zabierzemy. Dobra, zostawimy tutaj oblężycieli. Udało nam się samego ich władcę zabrać. Idealnie. Czyli my naszego braciaka udało mi się porwać. No i teraz musimy obronić nasze ziemię przed tymi Mongołami. No ale to akurat nie powinien być problem. Przynajmniej tak myślę. Po początku niech nasze armie trochę bliżej do siebie podejdą. Żeby zaraz nie było strachu, że mniejsza się wbije i zostanie stajkłajpowana. Uff, ledwo. Dobra, zostawimy naszą zdradzającą nas żonę i weźmiemy wsparcie tej Danii. W końcu! Obroniliśmy się. Jezu. Tragedia. Tak długa i bezsensowna, niepotrzebna wojna. Jezu, co za pech. Brakuje nam jednego punktu. Kurde. No i jednak przegraliśmy. Niech walczymy tylko ja tu jedną małą dupę. Szkoda gadać. To już druga w nocy? Boże. Nie, ja ten odcinek na dzisiaj muszę nagrać. Ale tak to jest, brat dostał tron i wywalił nam to wszystko. I teraz tak, możemy wjechać w niego. Po prostu wypowiedzieć wojnę, może nie o Claima, ale o królestwo. No nie wiem, czy to się w ogóle opłaca. Ale mamy też kazania. Dobra, jedźmy teraz w Kozaków. No teraz albo nigdy. No. Dobra, dywanowo wjedziemy w nich wszystkich. I tyle. O, mam tutaj armię. Kaganatu, jak tam się to nazywa. Tą armię wycofamy. Ta armia też tutaj już idzie. Te wszystkie armie idą tutaj. No i teraz te 8000 idzie uderzyć w nich. Czemu oni mają takie wysokie quality? Ale tych 40 łuczników niech też tam idzie, no to skoro te quality jest aż tak słabe nasze. Kurde, oni szybciej chodzą po tych jałowych pustkowiach. Dobra, tutaj już mamy las, to zdążymy dojść, tak, tak. Okej, okay, pauza. To oni mają tu jakiegoś gościa, co się obroni. Mają. Dobra, teraz liczymy, że zdążą dojść. Dobra, i przyszło wsparcie. Za późno, niestety.
O, mogli wziąć tego obrońcę. To spoko, zawsze coś. No, Peruno. Dobra, brakuje nam już tylko 6 prowincji. To jest naprawdę niewiele. Wjedziemy w tego chłopa, bo to są 3 prowincje. Wjedziemy w te małe, na kolejne 3 prowincje i już. Będziemy imperium i koniec achievementa. Co go nagle wszyscy chronią? Boże, ta gra jest taka niewdzięczna. No, 2 prowincje brakuje, akurat teraz walczymy o 2 prowincje. No. Może co bałwa nie będą stoi w miejscu. Wszyscy tam macie iść. O, ty chcesz zostać naszym wasalem. Ale haj, wasal nie zostanie. Więc spoko. Dobra, po pierwszej wojnie. No. I mamy achievement zrobiony. No. Trochę nam nie wyszło, bo nam trochę wywaliło kraj. Ale jest. Piękne. W tym momencie dostajemy achievka. O, jest na górze Land of the Ras. Czego się to achievement w ogóle na poziomie normalu, więc łatwo. Tak naprawdę. No, to jest prosty achievement, tylko no, trzeba tutaj sobie trochę pociułać. Ale jak widzicie, nie było tak wcale trudno. Piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli zobaczyć, żebym zrobił wam achievementy. No. Ale mocny stron był MazXS. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Do następnych osiągnięć i zapraszam na inne serie na moim kanale. Tak samo Instagram i Discord w opisie. Elo!